Cześć, witam wszystkich cieplutko i dzisiaj zapraszam Was na aktualizację pielęgnacji moich włosów. Pozwoliłam sobie na nakręcenie tego filmu z kilku powodów. Pierwszy z nich jest to, że ostatni film z tej serii włosowej pojawił się na moim kanale dawno, dawno temu, było aż ponad rok temu. To było chyba we wrześniu 2011. Kolejny powód to tak naprawdę Wasze prośby, gdyż pod moimi filmami, szczególnie w ostatnim czasie, pojawiło się bardzo dużo pytań dotyczących właśnie koloru moich włosów, czy coś zmieniłam może w pielęgnacji i pomyślałam, że o wiele łatwiej jest mi odpowiedzieć na Wasze zapytania właśnie nakręcając ten film. Jeżeli o czymś zapomnę, to oczywiście postaram się te wszystkie informacje uzupełnić tutaj gdzieś na dole. Albo pytajcie mnie w komentarzach i też postaram się być dobrą dziewczynką i w miarę odpowiadać na Wasze wątpliwości. Jeżeli nie odpowiem na Wasz komentarz, to sprawdźcie, może po prostu wcześniej odpowiedziałam komuś innemu. A wiecie, czasami mam po prostu ograniczony czas i chociażbym chciała wszystkim odpowiedzieć, to po prostu nie mogę. Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdę do konkretów, to wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że część z Was powie mi, że nie powinna może nakręcać tego filmu, gdyż powodem, dla którego moje włosy wyglądają tak, a nie inaczej, jest moje kochane bobo, które rośnie pod moim sercem. Po prostu powodem może być moja ciąża, zmiany hormonalne w moim organizmie i wiecie, tysiące innych powodów. I powiem Wam, że na pewno coś w tym jest, nie mówię, że nie, ale nie wydaje mi się, żeby to byłby główny powód, dla którego moje włosy wyglądają tak, a nie inaczej. I oczywiście, jeżeli te osoby, które mają ochotę usłyszeć, co może zmieniłam swoje pielęgnacje, jakie produkty teraz używam, to zapraszam Was do oglądania drugiej części. To już wszystko słowem wstępu, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, to chciałam Wam powiedzieć. Zaczynamy. A i chcę jeszcze Wam tylko powiedzieć, żebym chciała, żeby ten film nie był taki długi, bo ostatnimi czasy tak się rozgaduję, albo chciała... Wiecie, jaka jestem gaduła, ale wiem, że czasami ciężko komuś poświęcić 15-20 minut swojego życia na to, żeby obejrzeć film z Jagosławą. Dlatego też będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie mieli ochotę zostać ze mną do samego końca. Naprawdę będę bardzo, bardzo wdzięczna. Pierwsza rzecz, która moim zdaniem nikomu nie zaszkodzi, odpowiednia jest do każdego typu włosów, i działa nie tylko fantastycznie na włosy, ale też na Waszą cerę. To coś, o czym mówiłam już kilka lat temu, używam tego praktycznie codziennie. Nie, codziennie, źle, kłamie. Nie, używam tego codziennie, używam każdej nocy. Jest to jedwabna poszewka. Moja może być tutaj troszeczkę zaśliniona, wybaczcie mi to, ale używam jej codziennie. I naprawdę budzę się rano i nie mam żadnych tutaj odcisków od poduszki, jak czasami się zdarza w przypadku innych poszewek. Dlatego zainwestujcie w dobrą poszewkę jedwabną, 100% naturalną, która naprawdę pomoże Wam w pielęgnacji włosów. Uwierzcie mi, naprawdę, to działa super. Kolejna kwestia to to, że odstawiłam praktycznie wszystkie narzędzia do stylizacji włosów, które wydzielają ciepło. I tak na przykład nie używałam już podstawnicy od roku, a może i więcej nawet. Na pewno nie więcej, nie wiem. Nie wiem konkretnie, ale wiem, że nie używałam jej dawno. Czasami raz na jakiś czas zdarza mi się użycie lokówki, którą też widzieliście, która ma taki troszeczkę dwuznaczny kształt dla niektórych. Ktoś ma zabrać na myśli, tak? Wiesz, dirty mind. Ale czasami mam ochotę na jakieś szaleństwo, dlatego sobie tam troszeczkę zakręcę włosy. Kolejna rzecz to nie używam albo bardzo, bardzo ograniczam użycie suszarki do włosów. Udawało mi się to przez kilka dobrych miesięcy ze względu na pogodę. Ja zazwyczaj włosy myję rano i nie musiałam się martwić tym, że przeziębienie mnie złapie zaraz po tym, jak wyjdę z domu. Chociaż wiem, że niektórzy uważają, że mokra głowa nie ma w ogóle wpływu na to, ale w Polsce panuje mróz, to też już jest zimno i wiecie, naprawdę, mokre włosy mogą po prostu złamać się. Nie chciałabym tego. Dlatego staram się, żeby moje włosy były mniej więcej tak schły naturalnie w temperaturze pokojowej do 70-80% i dopiero później wtedy suszę suszarką. Dzisiejsze moje włosy są 3-dniowe, czyli myłam je 2 noce wcześniej i trochę są takie przyklapnięte i dzisiaj rano odświeżyłam je suchym szamponem. Chciałam, żebyście zobaczyły, jak wyglądały moje włosy bez żadnych stylizacji, bez żadnych tutaj, tak wyglądają. To są właśnie moje naturalne włosy, lekko falowane, lekko kręcone. Też pewnie część z Was zapyta, jak się czuję po zabiegu keratynowym, czyli to nie był zabieg prostowania włosów, od razu Wam mówię. To był zabieg taki odżywczy i powiem Wam, że byłam zadowolona, ale później włosy były zniszczone. Od razu Wam mówię, że kiedy ta keratyna się wypukała z włosów, moje włosy nie wyglądały najlepiej i też nie pomogło mi to, że później po tym zabiegu keratynowym, chyba miesiąc później, zmieniłam kolor włosów dość drastycznie. To też na pewno mi nie pomogło i tęskniłam do blondu. Kolejna kwestia właśnie, jak już jestem przy kolorze, to kolor. Dużo z Was mnie pyta, czy zmieniłam kolor włosów. I tutaj może niektóre zaskoczę, może niektórych nie zaskoczę, ale ja z włosami nie robiłam nic od kwietnia
tego roku. Zrobiłam pasemkę, taki delikatny. To było przed wyjazdem do Paryża, bo wiecie, chciałam wyglądać wtedy bardzo glamorous na wyjazd. I to był ostatni czas, kiedy zmieniam kolor włosów. Później nie robiłam tego i też część pewnie z Was zapyta, dlaczego? Czy dlatego, że jesteś w ciąży? Tak, między innymi to jeden z powodów. Rozmawiałam na temat z Bartkiem i też szukałam na ten temat informacji w internecie i powiem Wam, że nie chcę tutaj nikogo do niczego namawiać, ani nic tutaj doradzać, bo ani ja nie jestem lekarzem, ani nie jestem, broń Boże, fryzjerem i nie chcę Was wprowadzać w błąd. Na razie nie planuję zmiany koloru włosów, po prostu Bartek stwierdził, że też on nie może zagwarantować, jaki kolor wyjdzie. To wszystko jest kwestia hormonalna. A poza tym mi się nie spieszy, pomimo tego, że mam ogromne odrosty tutaj, one są, nie wiem, jak to ile jest, to jest centymetrów, z 10 może, jak nie więcej. Nie, ale jakoś tak nie wyglądają mi się dalej straszliwie. To też jest może tutaj wina światło teraz, albo zasługa światła, wina, nie możesz wszystkiego zwalać na światło. One wyglądają dość tak miarę naturalnie, może dlatego, że latem troszeczkę mi rozjaśniało. Oczywiście tutaj pod spodem to jest też mój naturalny kolor, który jest ciemniejszy, ale wiadomo, te włosy nie mają zupełnie dostępu do światła nadziennego, dlatego są po prostu ciemniejsze i to jest cały sekret właśnie koloru moich włosów. Kolor zrobię sobie następnym razem. Dosłownie na kilka tygodni przed rozwiązaniem, bo nie wiem, czy później z maleństwem będę mogła gospodarować 3 godziny swojego życia na to, żeby robić swoje włosy. Nie wiem, dlatego pomyślałam, że 3 tygodnie, 2-3 tygodnie przed porodem nic się nie stanie, dlatego, ale tego jeszcze też nie wiem na 100%, takie to jest takie moje myślenie, jeszcze mam trochę czasu, żeby się do tego zastanowić, to muszę troszeczkę się pogimnastykować. Kolor, powiedziałam Wam. Chyba wszystko, co chciałam. Oczywiście mam nadzieję, że nie zapomniałam o czymś, co o tym. Aha, i ostatnio też właśnie pytałyście mnie na temat tego właśnie, że moje włosy takie były ładne w którymś tam filmie. To też była zasługa Bartka, bo wtedy właśnie je ścięłam. Czyli ostatnio ścięłam włosy, możecie zobaczyć ten efekt dzień po na filmie Ulubieńcy września. Tam właśnie miałam takie gładkie, wyszczotkowane, a ja zazwyczaj tego nie robię, bo po prostu nie mam na to czasu. No i teraz przechodzę już do rzeczy, które już mam, już koniec to najważniejsza część. Jeżeli chodzi o olejowanie, to teraz nie robię tego zbyt często, nie wiem, raz może na 2 tygodnie. Jak je oleluję włosy w ten sposób olejkiem Vatika, którego metka się zerwała tutaj, odlepiła się po prostu. Tutaj może mi tyle mniej więcej zostało tego olejku Vatika. I tutaj mam taką buteleczkę w sprayu, tutaj jest hydrolat, którego zapach nie mogę znieść do twarzy, dlatego używam go na włosy. I nim takie suche właśnie włosy delikatnie spryskuję. Tutaj dosłownie kilka kropelek tego olejku wcieram też w skórę i to zostawiam na całą noc. Wtedy oczywiście na swojej jedwabnej wodoczyszczce już nie śpię, nie, bo nie chcę, żeby się, broń Boże, zniszczyła. Dlatego to, ale tego nie robię zbyt często, jak mam czas i wiem o tym na przykład, albo staram się czasami to robić może przed myciem włosów, jeżeli wiem, że będę w domu i przez 2-3 godziny, bo chciałabym, żeby to zaczęło działać na mojej głowie. A tak normalnie zazwyczaj to do odświeżenia moich włosów, tak jak powiedziałam Wam, dzisiaj rano użyłam szamponu suchego Batiste. Niezawodnie to już jest, nie wiem, które enty moje opakowanie, to jest wersja wild, czy ta dzika, taka dzika lewica, pachnie dość intensywnie. Jest przyjemny, ale taki ten można określić jako duszący zapach, nie jest na pewno świeży. To rozczesywanie włosów, jak zwykle Tangle Teaser, to się też nie zmieniło. Możemy dodać sobie trochę objętości. Tak, to jest to. No i teraz szampon i odżywka do włosów. Pisałam o nich Wam na blogu jakiś czas temu i ja te dwa produkty dostałam od swojej widzki, od Izy, która ogląda moje filmy regularnie, wie o tym, że jestem maniaczką włosową i wie o tym, że interesowałam się szamponami, które nie zawierają SLS-ów, a nie SLS-ów. I to jest właśnie taki szampon z firmy Forever Aloe Jojoba, czyli ma w sobie sok, na pierwszym miejscu sok z aloesu i olej jojoba. Między innymi oprócz tego tutaj są jeszcze inne i jest jeszcze kilka innych składników. Skład jest dość przyjemny, oczywiście zaraz będziecie to miało okazję zobaczyć, bo zrobię Wam zbliżenie. I muszę Wam powiedzieć, że to jest butelka, która ma 296 ml, czyli to jest prawie 300 ml. I używałam jej przed wyjazdem do Polski i też to tłumaczyłam na blogu, że po prostu nie chciałam się tych dwóch butelek, wtedy one jeszcze były dość pełne, ciągać ze sobą tego i wiedziałam, że czeka na mnie Alverde w Polsce, później używałam Alverde, skończyło mi się Alverde i przywróciłam do nich. I naprawdę nie mogę powiedzieć o tych dwóch rzeczach, o szamponie szczególnie, nic złego. Ja tutaj naprawdę jeszcze mam go bardzo dużo, mniej więcej, tutaj pod światło nie widać, ale może połowę opakowania mi zostało. Jeszcze wcześniej odlałam część do swojej koleżanki, która właśnie pytała mnie, czy mogę polać jakiś szampon, który nie podrażnia skóry głowy. To jest właśnie taki produkt, który moim zdaniem świetnie
się nadaje dla osób, które mają wrażliwą skórę głowy, taką, która jest właśnie bardzo nie lubi SLS-ów, czyli produktów, które nasze włosy wysuszają. Z jednej strony SLS-y nie są takie do końca złe, bo raz na jakiś czas użycie takiego szamponu wcale nie powinno nam zaszkodzić. Ono oczyści nam na przykład włosy z produktów, które może w nadmiarze używałyśmy. Ale że ja nie używam takich produktów, to nie mam takich, jakichś takich specjalnych potrzeb i uważam, że ten szampon naprawdę świetnie oczyszcza mi włosy i on właśnie między innymi sprawia to, że ja nie muszę ich tak często myć. Ja teraz włosy myję 2, maksymalnie 3 razy w tygodniu, naprawdę. Odżywka, jakoś nie zauważyłam jakichś takich specjalnych efektów. Chodziło mi o to, że nie mogę rozczesać włosów, tak wiecie, od razu bezpośrednio po użyciu jej, ale też nie mogę narzekać, bo ja zawsze ją mieszam z czymś innym. I to ja chcę Wam pokazać coś, co poleci mi Bartek i Bartek poleci mi to, przepraszam, rok temu. Maseczkę z firmy Kerastase. To jest maska, tutaj jest akurat 500 ml, której używam od stycznia albo lutego tego roku i ją dodaję do praktycznie każdej odżywki do włosów, oprócz tej z aloe verde, wtedy jej nie mieszałam. Albo mieszam ją w ten sposób, albo robię z niej maski. I to opakowanie, widzicie, starczyło mi na praktycznie rok, tutaj jeszcze zostało mi spokojnie na może miesiąc, może i dłużej. I to jest produkt, który też nie jest w jakimś tam stopniu naturalny, nic takiego, ale po prostu działa na moje włosy. Tu jest napisane, że ma hydrolizowane proteiny w swoim składzie, oprócz tego też jeszcze alkohol i inne składniki jak silikony, ale nie nakładam go od skóry głowy, nakładam go mniej więcej od tej długości. I to jest jeden produkt, do którego wróciłam po kilku latach. Ja tej maski używałam dawno, dawno temu, naprawdę już nie pamiętam, kiedy to było. Po wykończeniu tej maski z Kerastase czeka w swojej kolejce Biovax, ten z jedwabiem jest kretyną, jeśli się nie mylę. I nie wiem, jaki będzie stan moich włosów po użyciu Biovaxu. Z tego co pamiętam, jak używałam Biovaxu jeszcze rok temu, o nim Wam ostatnio mówiłam, to wtedy pamiętam, że działał, ale tylko wtedy, kiedy się nakładało na dość długi okres czasu. I ja nie wiem, czy po prostu fizycznie będę w stanie się zajmować swoimi włosami tak intensywnie, jak to robiłam do tej pory, dlatego nie wiem. Zaletą ogromną tej maski jest to, że wystarczy ją nałożyć na 5 minut i ona naprawdę działa. Ja też właśnie mam taką rutynę, że najpierw myję głowę, nakładam tą maskę, spinam na górze tutaj taką żabką, później nakładam czepek i wtedy myję resztę ciała, robię tam inne rzeczy, które się robi pod prysznicem i później to wszystko razem spłukuję. Rzeczywiście, jeżeli ktoś ma więcej czasu i ochoty, to wtedy też bym polecała taki świetny czepek, który się wkłada do mikrofalówki, podgrzewa i wtedy on wydziela cię po prostu jakiś czas. Jeszcze chcę Wam powiedzieć, czasami robię tak właśnie z olejkiem Vatika, czyli nakładam olejek i podgrzewam go, wtedy działanie jest o wiele szybsze niż na takiej zwykłą temperaturę. To tyle, jeżeli chodzi o maskę. Kończę też, już widzicie, pukankę moją octową, to jest ta sama, którą miałam wcześniej. Nie jest to produkt pewnie, bez którego się nie można obejść. Mam jeszcze tą z Marionu i jestem ciekawa, jakie da efekty. Jak będę w Polsce, jak będzie w promocji, to z miłą chęcią sobie dokupię. I na sam koniec, w celu wygładzenia końcówek i zadbania o to, żeby ewentualnie się może nie rozwijały, stosuję jeden z dwóch produktów, jeden na bazie silikonów, to jest macadamia oil, który cudownie pachnie i ma naprawdę ładne działanie i naprawdę pięknie wygładza włosy. Oczywiście to może mogą być tylko pozory, ale wyglądają całkiem nieźle. Dla osób, dla miłośników naturalnej pielęgnacji polecam olejek arganowy z firmy Aloe Verde, albo jeżeli nie macie, nie musicie wcale kupować czegoś takiego, możecie stosować też normalny olejek, czy też makadamia naturalny, dosłownie kilka kropel na dłonie i wtedy wcierać tutaj Wasze końcówki, które też powinny nabrać tego zdrowego blasku i wyglądać całkiem nieźle. To już wszystko, co przygotowałam dla Was dzisiaj w moim filmie. Mam nadzieję, że chociaż część z Was może udało się znaleźć odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Jeżeli nie, to zapraszam Was do lektury dziewczyn, włosomaniaczek, blogerek, które piszą fantastyczne artykuły na swoich blogach, takie notki wypełnione informacjami o pielęgnacji włosów. I powiem Wam, że ja naprawdę nie jestem w stanie nadążyć nad tymi wszystkimi nowościami, dlatego ja skupiam się na tym, czego używam, ale jeżeli Wy może macie ochotę na kombinację w tej kwestii, to zapraszam Was do właśnie lektury tych blogów. Linki podam Wam później na dole. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!